także w ramach Trójkąta Weimarskiego. To dobrze, że Francja zaczyna doceniać wkład Polski w kształtowanie silnego przywództwa w Europie. Z satysfakcją odnotowałem to, że polski minister spraw zagranicznych mógł uczciwie przywołać głosy z zewnątrz, zarówno polityków światowych, jak i tytuły prasowe, świadczące o dobrej ocenie Polski w oczach reszty świata. Dobre oceny jako i uczestnika życia politycznego, i dobre głosy świadczące o naszych sukcesach gospodarczych, a one zawsze prędzej czy później decydują o pozycji, randze kraju. Sądzę, że tego rodzaju spojrzenie jest ważne także dla polskiej opinii publicznej, bo cały czas walczymy o odpowiednią właśnie ocenę naszych nie tylko aspiracji, ale naszych możliwości i osiągnięć przez partnerów politycznych, szczególnie świata zachodniego. Z satysfakcją również odnotowuję to, że został uwzględniona moja sugestia, aby ważną i potrzebną dla Polski dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, nawet dotyczącej tak delikatnych i tak trudnych i emocjonujących zagadnień jak suwerenność, jak federalizm Unii Europejskiej, że przeniesiono z Berlina do Warszawy. To oceniam jako zjawisko bardzo pozytywne. Dobrze, że tym miejscem stał się polski Sejm i mam nadzieję, że ta dyskusja na pewno nie bez emocji, ale przynajmniej bez politycznej złośliwości może się w polskim Sejmie toczyć w dalszym ciągu, bo jest tego warta. Musimy się ustosunkowywać do zjawisk zachodzących w Unii Europejskiej. Musimy mieć ambicje także współkształtowania tych zjawisk, a to jest pytanie właśnie o przyszły kształt Europy, ale przede wszystkim o metodę kontynuowania i pogłębienia procesu integracji europejskiej. Nie znam materiałów, które minister Sikorski zapowiedział, ich dołączenie do protokołu z dzisiejszego wystąpienia. To są materiały wyznaczające konkretne zadania dla polskiej polityki zagranicznej na następny rok. Mam nadzieję, że tam znalazło odbicie coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie to, że Polska powinna bardzo intensywnie pracować na rzecz wykorzystania realnych możliwości, które tworzy atrakcyjność gospodarcza Polski, ale i polityczna, dla pogłębienia współpracy ze wschodzącymi rynkami i krajami rosnącymi pod względem także oddziaływania politycznego na świecie. To są i Chiny, to są Indie, to jest Brazylia, to jest Turcja, to są inne kraje, gdzie możemy szukać swoich nowych szans politycznych i gospodarczych. I warto to chyba opinii publicznej przekazywać. W sumie mam nadzieję, że dyskusja w parlamencie potwierdzi polskie zaangażowanie i polskie nadzieje na przyszłość związane z integracją europejską. Tak odczytałem, mimo krytycyzmu w innych obszarach, deklarację także i części opozycji, która wyraźnie sygnalizuje, że jednak chce być po stronie postaw proeuropejskich. No, byłoby dobrze, gdyby to czyniła zawsze konsekwentnie, także w wymiarze praktycznego zachowania w kwestiach, które decydują o polskim miejscu w procesie integracji europejskiej.